deklaracja pana ministra Błaszczaka o zakończeniu fazy analityczno-koncepcyjnej programu NAREW. Bardzo ważny element budowy nowych zdolności obronnych państwa, zdolności obronnych, które muszą być rozpatrywane troszeczkę w szerszym kontekście. W ubiegłym roku, w maju, 12 maja, pan prezydent wydał strategię bezpieczeństwa narodowego. W strategii bezpieczeństwa narodowego zostały zawarte zadania dla sił zbrojnych pozyskania zdolności obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Obrona przeciwrakietowa, dotychczas tych zdolności nie posiadaliśmy. Poprzez realizację programu operacyjnego Wisła, zakupy 2 baterii Patriot, te nowe zdolności pozyskamy. Zestawy Patriot w konfiguracji PAK-3 MSE są dedykowane przede wszystkim do zwalczania rakiet balistycznych, na przykład typu Iskander. Wysoko specjalizowane rakiety, wysokokosztowe, które zapewniają zdolność niszczenia rakiet balistycznych według zasady hit to kill, czyli precyzja naprowadzania i bezpośrednie uderzenie w rakietę zapewni zniszczenie tego środka rażenia. Środka rażenia, o którym wiemy, że na ścianie wschodniej rozwijane są te zdolności i widzimy narastającą liczbę tych środków. Możliwości zestawów Patriot, w tym niszczenia rakiet balistycznych, muszą być uzupełniane przez średni segment. Tym średnim segmentem jest zadeklarowana przez ministra obrony narodowej realizacja programu operacyjnego NAREW. O ile mówimy w kontekście z Patriotów o odległości oddziaływania na około 100 km w zasięgu, to przy NARWI to około 25-30 km, czyli krótkiego zasięgu. NAREW dedykowana będzie do zwalczania tradycyjnych środków obrony powietrznej, czyli samolotów, śmigłowców, z których liczba na współczesnym polu walki może być zdecydowanie zbyt duża i nie są to cele priorytetowe, do których Wisła powinna, na które powinna oddziaływać. Cena rakiety Patriot i odpalenie rakiety typu Patriot musi być proporcjonalne do zagrożenia powodowane przez dany środek z rażenia. Zatem nierozsądnym byłoby odpalanie z PAK-3 MSE do śmigłowca, który nie przynosi ani zdolności, ani nie stanowi realnego zagrożenia do osłanianego obiektu. Czyli program operacyjny NAREW jest uzupełnieniem drugiej warstwy obrony powietrznej. I trzecim, tym także, o którym minister obrony narodowej przedstawiał dzisiaj i który już jest na uzbrojeniu 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, jest program Pilica. Systemy bardzo krótkiego zasięgu, Wiszorad, tak zwane bardzo krótkiego zasięgu oddziaływania, dedykowane do zwalczania bezpośredniego zagrożenia, w tym osłony Patriotów, NARWI, oddziaływania na bezpilotowce. 10 lat temu nikt nie prognozował takiego gwałtownego wzrostu wykorzystania środków bezpilotowych i zagrożeń, które niosą różnego typu środki bezpilotowce dla osłanianych obiektów. Czyli Pilica dedykowana do niszczenia śmigłowców ze środków bezpilotowych w bezpośrednim otoczeniu bronionego obiektu. Program operacyjny Wisła, NAREW i Pilica to są efektory. Do tego kluczem jest zakup systemu dowodzenia, który zezwoli na jednoczesne wykrywanie, wskazywanie i możliwość oddziaływania efektorom. System dowodzenia obrony powietrznej musi zapewniać terminową reakcję systemu na w skróconym czasie
oddziaływania z potencjalnego zagrożenia. Te stałe czasowe od wykrycia obiektu do jego zniszczenia są bardzo krótkie. Stąd automatyzacja systemów dowodzenia, wskazywania celu, identyfikacja, zapewnienie bezpieczeństwa własnemu lotnictwu. Tutaj mówimy o systemach rozpoznania z MOD 5. Te systemy, które muszą zapewnić, że nasi piloci w naszych samolotach, w tym zakupowane z F-35 w ramach programu Harpia, nasze samoloty muszą być bezpieczne, aby nie spowodować oddziaływania własnej obrony powietrznej przeciwko własnym samolotom. Pilica posiada te zdolności z identyfikacji. To, o czym opowiadałem, o wielowarstwowej, zintegrowanej obronie powietrznej, jest kluczem do sukcesu. Na dzisiaj 41 żołnierzy 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej przebywa na szkoleniu w Stanach Zjednoczonych. Na 5 różnego typu kursach, zarówno obsługi inżynierów, tych, którzy będą naprawiali systemy Patriot. 5 różnego typu kursów o różnym czasie trwania. Kolejna grupa przygotowuje się do wyjazdów w czerwcu i według podpisanych umów o szkoleniu. Przygotowanie żołnierzy do obsługi najnowocześniejszego sprzętu, selekcja tych żołnierzy do nowych zadań, a jednocześnie zapewnienie, że po powrocie z kursu w Stanach Zjednoczonych przez długi czas będą wykonywali zadania tu, w Sochaczewie, w dywizjonach, to jest największe wyzwanie. Nie kierujemy na kursy żołnierzy, którym kończy się czas służby. Byłoby to marnotrawstwo. Właściwy dobór kandydatów na szkolenie, przygotowanie ich pod względem mentalnym. Czasami są to kursy, które trwają rok czasu, rozłąka z rodziną. To są duże wyzwania. I tym zajmujemy się na co dzień.